Dobrze, Elwira czeka. Proszę, daj jej mysz, którą złapałem. Nie wiem, czy dam sobie radę. Spokojnie. Jest tylko jedna zasada, o której musisz pamiętać, jeśli chodzi o kobiety. Zawsze bądź super. No dobrze. Zaczaruj ją, chłopie. O-o. Dzień dobry. Cześć, jestem Władek. Proszę, to dla ciebie. To szaleństwo! Szaleństwo! Więc, czy lubisz komiksy? Ja komiksy? Ojej. Wiesz, tak naprawdę to ja raczej uwielbiam komiksy. O, naprawdę? Ja też! Tak! A podczas czytania lubię słuchać muzyki jazzowej! Hej, wiesz co? Jesteś bardzo fajna. Tak. Tak, a teraz kontynuujmy spotkanie. A, Władku? Tak, to ja, jestem Władek. Ten schodek jest bardzo wysoki. Pomożesz mi zejść na dół? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, moja droga. O, twoje łapy są takie duże, silne, Władku. Moje łapy? Chodź, może trochę pobiegamy na łące i takie tam. Jakiś dziwny mężczyzna rozmawia ze zwierzętami. Tylko w Ameryce. Czesław odwalił dobrą robotę, sprawiając, że Elwira się we mnie zakochała. Wiesz, chcieliśmy ci powiedzieć o czymś, czego jeszcze nie zauważyłeś. O tym, że Czesław to najlepszy kot na świecie i zrobi wszystko dla swojego kumpla? Wiem to od dawna. Nie, nie, to nieprawda. To jakieś szaleństwo. Ja muszę już iść. Niech idzie, królikulo. Wkrótce sam zrozumie. O, Władku, świetnie się bawiłam przez te kilka dni. Zawsze byłeś dla mnie miły, ale teraz dostrzegam, że jesteś jeszcze bardziej interesujący. Tak, skoro o tym mówisz, jest coś, czego o mnie nie wiesz i chciałbym ci to powiedzieć, ale nie wiem, jak to zrobić. Nie rób tego, Czesławie. Powiesz później. Za chwilę wzejdzie księżyc i dzisiaj będzie pełnia. Możemy ją podziwiać we dwoje, Władku? Tak, wiesz, mój problem dotyczy właśnie księżyca i cóż, ja... Słyszałeś, co mówią o pełni, prawda? Podobno dodaje dużo odwagi. Nie wierzę, Czesław mnie zdradził. Dom Władka. To jest prawdziwe uczucie, moi drodzy. Nigdy w życiu tak się nie czułem. Drogi królikulo, nigdy nie zrozumiesz tego, co łączy mnie i Elwirę. To czysta miłość. No dobrze, ale co z Władkiem? No właśnie, co z Władkiem? Cześć wszystkim. Władek! Spokojnie, nie denerwuj się. Wykorzystałeś moje rady przeciwko mnie i przesadziłeś z byciem super. Widzę, że postanowiłeś odebrać mi Elwirę. Ale ja ci nie pozwolę! Co ty wyprawiasz? Przestań! Czy powinniśmy zareagować? Nie możesz się pogodzić z tym, że jestem lepszym Władkiem od ciebie! Przez ciebie jestem jak hobbit! Ludzie kochają hobbity! Szaleństwo!
doktorku. Oto jest robota dla zamaskowanego mściciela. Skąd masz tę gębę? Mam nadzieję, że zachowałeś paralel. Dorwę cię! Co jest, doktorku? Co jest, doktorku? Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.